I mówił Pan do Mojżesza tymi słowy: rozkaż synom izraelskim, chleba mojego, ofiar moich ogniowych, ku wdzięcznej wonności, tak abyście mi je ofiarowali, jednego barana rano, a drugiego wieczór ofiarować będziesz. Dziesiątą część efy mąki czystej, nagniatanej z czwartą częścią hinu oliwy czystej. Ofiara też jej mokra będzie z czwartej części hinu ku każdemu baranowi. Czwarta Księga Mojżeszowa, 28, od 1 do 7. Pokarm Boży. Ofiary o wdzięcznej wonności. Zazwyczaj spożywamy nasze posiłki o określonych porach dnia. Jakże smakowity zapach często wita nasze nozdrza, gdy zbliżamy się do stołu. Bóg mówi tutaj w 4 Mojżeszowej 28 od 1 do 7 o ofiarach przynoszonych do Niego w wyznaczonym czasie jako Jego pokarm i jako Jego wdzięczna wonność dla Niego. Dlaczego? Przedstawiają Mu one piękno życia Chrystusa. Tak jak my lubimy jeść smaczne posiłki regularnie przez całe życie, tak Bóg nigdy nie męczy się, słysząc Jego odkupionych ludzi, mówiących i śpiewających w uwielbieniu dla Niego, doceniających dzieło Jego ukochanego Syna. Ofiarą całopalną było zwierzę bez skazy, które ofiarujący, kładąc rękę na głowie ofiary, ofiarował. Ta wdzięczna wonność ofiary przedstawia oddanie Chrystusa ofiarującego się bez skazy Bogu. Chrystus z pełnym zadowoleniem i rozkoszą wykonywał wolę Ojca nawet do śmierci. Ptaki mogły być również ofiarami całopalnymi. Ofiara z ziarna, czasami tłumaczona jako mączka lub ofiara mięsna, zawsze towarzyszyła ofierze całopalnej. Drobna mąka oznacza doskonałą równomierność i równowagę życia Chrystusa. Zmieszana z olejem lub namaszczona olejem mówi o Nim jako narodzonym z ducha lub namaszczonym duchem. Kadzidło reprezentuje wonność Jego życia dla Boga, podczas gdy brak zakwasu i miodu oznaczają brak grzechu i zwykłej naturalnej słodyczy. Ogień pokazuje intensywność cierpienia Pana Jezusa dla sprawiedliwości podczas Jego życia. Ofiara z napoju pokazuje radość Chrystusa w Jego cierpieniach. Czwarta Księga Mojżeszowa 28 należy przeczytać od 1 do 7 rozdziału, wersetu tego rozdziału. Jest tutaj mowa Pana do Mojżesza o tym, żeby Izraelici ofiarowali chleb, albo inaczej pokarm Boży, ofiary Boże ogniowe ku wdzięcznej wonności, tak aby je Bogu ofiarowali.